Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypser i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie, jak zwykle każdego dnia. Dzień dobry, uwaga, co w dzisiejszym odcinku? Wczoraj zbudowaliśmy bazę, dzięki której możemy podglądać tego, jak on to, jak on się nazywa. Palionobot, oczywiście, że Palionobot, właśnie wiedziałem, że to jest boty, zapomniałem co. Palionobot, oczywiście, że Palionobot, bo ja ciągle w głowie Patryka mam, że to jest Patryk, a... On się niestety zmienił w jakiegoś złego robota. To mi się totalnie nie podoba, ale przynajmniej mamy miejsce, w którym jesteśmy w stanie go podglądać. Wczorajszy film wam się spodobał i widzieli, i pisaliście, że fajna baza i tak dalej, więc bardzo fajnie. Wydaje mi się, że też jest całkiem spoko, dobrze zakamuflowana, więc ja jestem z niej, szczerze przyznam, zadowolony. Więc to jest totalny git, ale dobra, w każdym razie czekajcie, pójdźmy zobaczyć tą ja chciałbym tą bazę rozbudować dzisiaj, więc może zróbmy coś takiego, że ogarniemy sobie tak, crafting jakieś skrzynki do środka by fajnie było dać, więc może zróbmy sobie tak, że weźmiemy, zrobimy tak, no z dwie skrzynki nam tam starczą totalnie. Na pewno coś takiego, zróbmy sobie te skrzynki od razu. Dobra, mamy dwie skrzynki. Ja za bardzo tam nie mamy też dużo miejsca i też nie najlepiej byłoby tam dawać dużo rzeczy. Wezmę sobie drabinki, bo mogą się nam przydać. Weźmy sobie też jeszcze co by tam się mogło nam przydać. Kurczę, już nie pamiętam. Dobra, weźmy na przykład takie coś narzędzie czy coś. Nie wiem, czy to jest potrzebne do tej naszej bazy i czy nie. Ale tam by można było zrobić coś pod ziemią, tam pod tą drabiną też w dół, wiecie o co chodzi. Kurde, to też by było całkiem dobre, możemy zrobić coś pod spodem. Dobra, idźmy to zobaczyć, jak to tam wygląda, przypomnieć sobie i może nam się zaraz coś urodzi. Taki mam plan. Dobra, lecimy tu, przelatujemy i lecimy w tamtą stronę. Dobra, to... O kurde, co to jest? Co to jest? Czemu? Tam się pali? Co tu się dzieje? Co to jest za wydle wielkie? O kurde, co to ma być? Nie! Nie! Nie ma naszej bazy! Ej, co jest grane? Co jest grane? Które to było drzewo? Już nawet nie wiem. Czemu tu się wszystko pali? Straciliśmy naszą bazę? No nie, no to jest niemożliwe. Jezu, tyle ją budowałem wczoraj i ona jest spalona. Co tu się stało? Dlaczego tu powstało coś takiego wielkiego? Nie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Co tu się dzieje? Najpierw jeden robot, teraz drugi, jeszcze większy, gorszy, straszniejszy. Nie, no co to ma być? Ja już nawet nie wiem, w którym miejscu było to. Serio, już nie wiem. To wydaje mi się, że już tego nawet nie ma. Tak szczerze przyznam. Znaczy, no na pewno tego nie ma. To gdzieś było tutaj, mi się wydaje. Tu. Tu jakoś to było. To drzewo? Kurczę, możliwe, że to drzewo i tu była drabina. Wszystko się spaliło. Ja nie wytrzymam. No to tyle byłoby z tej fajnej, wytajnej bazy. No wczoraj była, dzisiaj jej nie ma. Kurde, ale lipa, jeszcze mi tu szkielet nawala. Zostaw mnie. Zostaw mnie, frajerze, dobra. No i co my teraz mamy zrobić? Ej, to jest taka lipa teraz totalna. Ej, cały mi się plan wyrąbnął. Miałem plan, żeby to tutaj zrobić, a to jest wszystko spalone. I to jeszcze rośnie, tam kurczę, spali się pół lasu. Nie. Dobra, trzeba jakoś ratować ten pomysł. Przede wszystkim trzeba też lasu ratować, żeby nam się tutaj nie spalił całkowicie. Więc zróbmy tak, zbierzmy te wszystkie konary. Dobra, wyzerujmy to wszystko. Ja nie wiem totalnie, czy tutaj jakby... Nie wiem, czy ja już się nie czuję tu bezpiecznie, widzowie. Ja zbudowałem jakąś bazę i akurat mi została spalona. No nie wiem, to jest jakieś... To jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie, tak nie powinno być. Dobra, ale nie jest mi aż tak szkoda nad tą bazą, bo nie była ona jakoś mega kosztowna. Szkoda czasu, który poświęciliśmy na to, żeby tą bazę zrobić, to prawda, ale... Ale wiecie, ale możemy zbudować teraz lepszą. Tak, to popatrzmy na to w tą stronę, że... Czekają nas teraz już tylko lepsze rzeczy, wiecie o co chodzi. Dobra, to jest takie pozytywne gadanie, ale jestem przerażony, nie? Bo miałem fajną bazę i teraz nie wiadomo, czy jak ja kolejno zbuduję, to czy też będzie tak samo, czy... Czy jednak się ostanie, że tak powiem. Mega lipa, dobra, bierzemy tutaj to. O Boże, jak tu się wszystko pali. Gaś to. Dobra, tu będzie trzeba to wyrównać jakoś, nie wiem, odsadzić te drzewa na nowo, czy coś w tym stylu, bo szkoda tych drzew totalnie. Ja nie mogę, nie wytrzymam. O nie, jeszcze się podpaliłem, dobra, tu. Dobra, tak, tam niech się już to spali. Na górze nic nie zajara, dobra, jestem ciekaw tego robota. Jestem ciekaw, o co chodzi z tym robotem. To jest dla mnie zagadka jedna wielka, kurde. Niesamowite to jest, dobra, czekajcie, może zróbmy tak. Może przejdźmy tutaj i nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić do środka. Jest w ogóle jakieś wejście do środka? Czekajcie, ogarnijmy to. Tam się jeszcze coś pali, ale to się zjara już do końca, tam też to bez problemu. Dobra, ja chcę zobaczyć, czy jest tu jakieś wejście do środka w ogóle. Czy da się? Czy się nie da? To jest chyba odpaliono bota, tak mi się wydaje. No w sumie to jestem prawie, że pewien, nie? Tutaj w nogach jest jakieś wejście? Czekajcie, sprawdźmy z daleka, bo ja to tak nie widzę. Tu... Nie widzę, tam jest coś, tam się coś świeci. Chociaż z drugiej strony też się świeci. Nie, tu chyba nic nie ma. Są jakieś... Nie, to dobra, to chyba nie ma wejścia od dołu. Ja nie mogę, co to jest grane tutaj? Ja się... A to co tam się robi? Ja nie wiem, widzowie, to jest jakiś...
To jest jakieś jedno wielkie... Dobra, tu jakoś to... Nie, dobra. To, co tu się... Tak to nie wyglądało, to wszystko się przeobraża w coraz to gorszą rzecz. A jest ta baza w ogóle tutaj? Już nie pamiętam, czy jest, ale chyba jest. Czekajcie, zerknijmy tu. Jest wszystko, jest. Czy tu się coś zmieniło? Nie, tu się nic nie zmieniło. No dobra, czyli to porzucili całkowicie i te kwiatki. Nie wiem, Patryk na początek był taki miły, tu chciał coś tam, wiecie, wyrwać sobie jakąś dziewczynę, a tutaj nagle teraz są takie cyrki z nim. Nie, to jest tragedia. W sumie to już nie z nim, to już jest Palionobot. Ja nie wiem w sumie, kim oni byli od samego początku, ale mnie to przeraża mega i totalnie bym się nie spodziewał tego, takiego obrotu sprawy. Dobra, przynajmniej tamta baza przynajmniej do podglądania jest. No i sprawdźmy, czy z tamtej bazy teraz dobrze widać w ogóle tego robota. Bo może ta baza tutaj wydaje się być najlepszą bazą, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy. O kurczę, tu jest dirt. Długo nie powinno być, czy jakiś Enderman się tu wkradł. Niedobrze. Ale dobra, stąd, no widzimy nogi, tylko nogi tu i nogi tu. Nie widzimy nic więcej, nie widzimy ważniejszych rzeczy. To jest lipa, nie widzimy najważniejszej rzeczy. Czyli po prostu tego, co się faktycznie dzieje. Chociaż ja nie wiem, czy w ogóle da się do tego robota wejść. O, tam jest jakieś wejście. Okej, czyli całkiem możliwe, że się da. Dobra, ale ja nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić. Chyba nie chcę na razie tam wchodzić. Dobra, czekajcie, a jakby zrobić... Ty, a jakby zrobić tajną bazę tu na tym... O kurde, to jest dopiero myśl. No i widzicie, i tak się rodzą lepsze pomysły. To jest to. Dobra, wiecie co, ja mam pomysł. Zróbmy tam faktycznie bazę na tej palmie. To wydaje mi się być dobrym git pomysłem. Z tym, że ja w ogóle na pewno nie mam tych zielonych w ogóle bloków, więc na bank tego tam nie zbuduję tak jak trzeba. Ale weźmy sobie trochę liści i wykorzystamy liście. I po prostu zrobimy i tak bazę z liści na górze. Wiecie o co chodzi. To jest myślę jakiś plan. Weźmy sobie tak z dwa staki. Nie wiem, czy one będą nam się raczej bardzo rzucać w oczy, ale trudno, spróbujmy, może to jakoś wyjdzie i będzie to mało widoczne. Zielony na zielonym, da się to jakoś ukryć, że tak to ujmę, wydaje mi się, że damy radę. Pytanie które, czy tamte palmy, czy te, no te chyba są bliżej, to lepiej chyba na tych się to zrobić, więc zróbmy tutaj gdzieś. Możemy też ewentualnie się wkopać w sumie trochę w te, o kurde, dobra, nie doleciałem, zróbmy tak, gdzie najlepiej? No chyba tam najlepiej zdecydowanie, więc tu wylećmy, dobra, tutaj jesteśmy, super. Teraz tak, tu mi będzie zasłaniać troszkę. Właśnie, gdzie tu się ustawić, żeby mi nie zasłaniało to za bardzo też? Dobra, zróbmy może tutaj. To jest idealne miejsce, tutaj, coś w tym stylu. Więc po prostu skopmy tutaj trochę tego i będziemy to jakoś przekładać. A co nie będzie się dało, to zamurujemy po prostu liśćmi i jakoś to będzie wyglądało. Aczkolwiek wydaje mi się, że jak zrobimy tu taką małą bazę, to nie będzie to najgorsze, tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy tak, tutaj. I zróbmy... Ojojoj, ten nie, ten został postawiony źle. Chodź tu, dobra, udało się. Stawiamy tu, stawiamy tak. Tak, dobra, coś takiego. Teraz tu możemy rozwalić tą wełnę. Rozwalmy to. Tutaj może to jednak powiększmy troszkę. To źle postawiłem. Zróbmy tak. I zróbmy tak. Okej, coś takiego. Tu, w ten sposób. I teraz trzeba jakby tak powiększyć. O nie, to będzie ciężkie. To będzie mega ciężkie. Ale zróbmy tutaj takie przedłużenie. No, braknie mi bloków na pewno. Na pewno mi braknie bloków, tego jestem pewien. Tutaj mi jeszcze starczy. Tu mogę coś wykopać, wydrążyć dziurę. O, tu już tak średnio. Więc zróbmy coś takiego. Coś takiego tu. No i tu zaczynają się chocki klocki, no że tak to ujmę. Dobra, bierzemy to. Tu będzie dziura znowu. Oczywiście, że tak. No i tego za bardzo nie możemy wykopać. Kurczę, to dobrze wyglądało. Dobra, zróbmy tak. No i teraz tutaj musi powstać tak. Tak. I góra. Coś takiego i tu będziemy mieli wgląd. Ale to trzeba z góry zamurować całe. No i teraz pytanie czym? No wydaje mi się, że możemy tu też skopać jakieś bloki stamtąd. I w ten sposób będziemy mieli... troszkę więcej tych bloków, wiecie o co chodzi. No zróbmy tak po prostu. Skopmy tutaj jedną warstwę, to nie będzie aż takie zauważalne, a po prostu będziemy mieli bloki, dzięki którym będziemy mogli coś tam pokombinować. No wydaje mi się, że to będzie git. Tak mi się wydaje. To jest już całkiem... O kurde, już się wystraszyłem, że zginę, że lecę całkowicie na sam dół. Dobra, tu są bloki, tu miałem te zabrać, dobra. Dobra, to mi powinno starczyć już chyba, albo i nie. To się zaraz okaże. To prawie, że rym był. Dobra, tu przelecieliśmy, dobra, tutaj jesteśmy na górze, okej. I teraz tak, tu możemy zamurować to tak, tu zróbmy tak, tak. O, tak to mało pomieszałem, ale dobra, ale jest, jakoś to wygląda i teraz trzeba zrobić zejście. Nie takie zejście miałem na myśli, ale zejście. W każdym razie jakieś to jest, jakbyśmy zrobili takie zejście całkiem w dół, żebyśmy zrobili tutaj spad do wody. W tym miejscu. Zbyt podejrzane, obok tego. Kurczę, niedobrze. Trzeba to inaczej zrobić. Wylećmy tu na górę znowu.
I znajdźmy jakiś inny. Wiem! Korą drzewa się wkopać. Tak, tak, tutaj, tu. Tutaj to trzeba zrobić. Dobra, schodzimy w dół. I ciągle w dół. O, tu już nie możemy. Tu trzeba się skopać lekko w bok. I tutaj też nie będziemy mogli. Dobra. Dobra, jest jakiś pomysł. Coś takiego. Tutaj. I tu zejdziemy jeszcze niżej. Teraz tu lecimy w dół. Tak długo, aż nie znajdziemy jakiegoś bocznego. Ale dobra, chyba damy radę całkowicie w dół tędy zejść. Chyba może być coś w tym. Możemy dać radę. Dobra, zlećmy na sam dół i zrobi... Dobra, muszę zjeść, bo zaraz zginę. Musimy tam wlecieć teraz, to będzie najcięższa misja. Czuję tutaj śmierć, wyczuwam tutaj lekką kraksę. Dobra. Dobra, pierwsza próba nieudana. Ale dobra, jeszcze nie poddawajmy się, jeszcze jest przed nami druga. Gdzie jest ta dziura? Tam. Uwaga. No, kurde, dobra, jeszcze raz. Zróbmy tak, teraz tu. Dobra. Dobra, udało mi się to podsadzić się, dobra. Rozkopmy tutaj trochę i teraz tak, czy tutaj możemy lecieć w dół? Możemy tędy lecieć w dół, no to zróbmy coś takiego. I teraz tu, jak zejdziemy na dół, drabinami oczywiście, to będziemy przechodzić sobie tu dalej i tu znowu nie możemy lecieć, więc tu trzeba znowu przekopać się w bok i lecieć tędy w dół. Dobra, coś takiego. Tu zamurujmy to. Oho. Dobra, i schodzimy jeszcze niżej. Aż dojdziemy do piasku. Mam nadzieję, że to już zaraz będzie ten piasek. O, jest. Jest piasek i teraz kopiemy w tą stronę. I gdzieś się powinniśmy wykopać. Pytanie, gdzie? No, to jest... O, tutaj. Może być. To jest git. Miejsce do wykopania się. I nawet mamy tutaj chyba możliwość zrobienia mechanizmu, który sprawi, że to będzie bardziej ukryte. Tak mi się wydaje. Oj tak, tu możemy to zrobić. Możemy tu zrobić mechanizm z tłokami. Jest tutaj na to miejsce. To jest super informacja. Więc zróbmy to oczywiście. Tutaj nie potrzebujemy, bo to tylko z jednej strony zrobimy. Ale za to potrzebujemy tu troszkę więcej miejsca. Oj. Tu się zaczynają schody. Dobra, zróbmy tak. I wyjdźmy na górę. Udajmy jeden klocek. I teraz tu musimy zamurować to w ten sposób, żeby to nie było podejrzane. Coś takiego. Oj, tu musi być wszystko do góry. Tak. Tak. Dobra. I mamy to. I teraz tutaj będzie trzeba zrobić mechanizm. Z tym, że będziemy musieli też tutaj na przykład dać piasek. I tu by się przydało też dać piasek, tak żeby to... Ale dobra, na razie może być tak. I tu będziemy musieli zrobić ten mechanizm cały. A i tu musimy rozwalić jeden po jednym bloku. Dobra. I tu musimy jeszcze jeden postawić, czyli za mało postawiłem. Zróbmy tak. I tu chyba też coś takiego. Dobra, zróbmy tak. I teraz czy mi to będzie pasowało? Tak. Idealnie. Po prostu można by było rzec, że przecudownie. Dobra, stawiamy tu bloki w ten sposób. Dobra, rozwalamy to. I tutaj teraz będzie trzeba postawić tak. Oj, a tu będzie chyba jeszcze jedno trzeba zrobić. Coś takiego. I tu też w takim razie o jedno do góry. No, czyli trzeba będzie dorobić jeszcze. Więc zróbmy coś takiego. Ojejku, to trwa, tylko i tak nie mam tłoków chyba, więc ja i tak... Ale zebrałem teraz slime bloki, to można by było to... chyba jestem w stanie skraftować. Możemy spróbować, albo zrobię to już poza odcinkiem, bo to trochę z tym jest roboty. Trochę bawienia jest, więc może... Może nie do końca będziemy to dzisiaj robić. Rozwalmy jeszcze raz te bloki, tu. Potrzebujemy wnęki, dobra, mamy to. No i dobra. No i jakoś to tak będzie tu wyglądać, no i mamy tutaj przejście. Jeszcze tu by się przydało tak zrobić, żeby to po prostu lepiej wyglądało. Z tym, że ja łopaty nie mam, bo łopaty tak rzadko używam, że nawet jej nie potrzebuję i nawet jej, wiecie, po prostu nawet nie noszę. Nawet jak ja tam chyba gdzieś mam w ogóle łopatę zrobioną, to po prostu nie noszę jej, bo uznałem, że rzadko kiedy kopię piasek, czy kopię w ogóle dirta. No ale za to tracę czas w takich sytuacjach jak ta. No ale trudno. Dobra, zróbmy tak, okej, mamy to. No i tu będzie mechanizm, tu się będzie to wysuwać i będzie się w ten sposób murowało. No dobra, musimy zapamiętać to miejsce i tu będzie trzeba dokończyć ten mechanizm i będziemy mieli to jakoś. No kurczę, wczoraj jakaś tajna baza była robiona i jakieś do podglądania, dzisiaj okazało się, że cała spaliła się i musieliśmy zbudować nową. No, nie fajnie. Ale dobra, spróbuję zrobić te tłoki, może zrobię ten mechanizm jeszcze na tym odcinku. Spróbujmy. Dobrze, a więc udało mi się zrobić to przejście. Patrzcie, w tym miejscu tutaj jest przycisk, klikamy go, otwiera się, przechodzimy i zamyka się za nami, a tu możemy wyjść teraz do góry. Tylko jeszcze nie mam wyjścia stąd, więc muszę zrobić jeszcze mechanizm, który będzie działał w drugą stronę. Ale to spokojnie, to zaraz się tym zajmę już poza odcinkiem. Nie będę teraz tego już robić na filmie, bo nie ma sensu. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Przypominam, że wczoraj, nie, przedwczoraj była premiera mojej nuty, więc serdecznie was zapraszam na drugi kanał, ponieważ tam możecie sobie ją słuchać. I za niedługo powinna być również na Spotify. Tyle, dziękuję wam bardzo, hello.